Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie. Witam też listopadowo, bo popatrzmy, od kilku dni mamy nowy miesiąc, miesiąc listopad, przedostatni miesiąc etapu roku pańskiego 2022. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, to jest miesiąc taki bardzo refleksyjny, w atmosferę którego wprowadziła nas bardzo ważna uroczystość, uroczystość taka wzniosła, uroczystość wszystkich świętych, to właśnie było 1 listopada, to właśnie w takim dniu, żeśmy wpatrywali się w niebo, nie w sensie przestrzeni, nie w sensie kosmicznym, ale w sensie stanu. Wpatrywaliśmy się w niebo, czyli w Boga i tego, i tych, którzy obok tego Boga znajdują się, a więc świętych. To byli ludzie, których podziwialiśmy, to byli ludzie, za których dziękowaliśmy Bogu i jednocześnie to byli ludzie, w których wpatrywaliśmy się po to, żeby też to, co oni osiągnęli, byśmy też w swoim czasie to osiągnęli, czyli żebyśmy osiągnęli świętość i prosiliśmy ich o to, żeby oni się za nami wstawiali, ponieważ wierzymy w świętych obcowanie. Potem mieliśmy dzień 2 listopada, dzień już taki bardzo smutny, bo dzień, kiedy to my modliliśmy się za naszych zmarłych, za tych, którzy przeszli przez śmierć, ale którzy jeszcze nie osiągnęli zbawienia i którzy właśnie czekają na to zbawienie i wiadomo, nasza wiara o tym nas informuje, że to zbawienie można dla nich przyspieszyć poprzez naszą modlitwę. Dlatego też modliliśmy się, wołając do Boga, Bogatego w miłosierdzie, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a świat przeciwko istnieniu niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. No oczywiście dzisiaj, jak wiemy, mamy dzień 6 listopada, jest to 32 niedziela zwykła, a zatem jesteśmy w takiej oktawie zaduszkowej od 1, proszę Państwa, do 8 listopada włącznie, będąc na cmentarzu, grzebalnym cmentarzu, nie przy kościelnym, możemy uzyskać odpust, ale są do spełnienia pełne warunki. I oczywiście taki warunek podstawowy to być w stanie łaski uświęcającej, pomodlić się zgodnie z intencją papieża, przyjąć komunię święto i taki odpust można ofiarować za jedną osobę i każdego dnia od 1 do 8 listopada taki właśnie odpust można uzyskać. W ten sposób pomagamy naszym zmarłym i w ten sposób też, kochani, pamiętajmy, pracujemy na naszą świętość, bo jeżeli ci, za których modlimy się, tę świętość osiągną, to oni w swoim czasie, gdy przejdziemy z tego świata do następnego świata, do świata wiecznego, oni też za nami będą się modlić, też będą za nami się wstawiać i będą prosić Boga, Bogatego miłosierdzia o to, żebyśmy też właśnie taką świętość osiągnęli. Więc tu zobaczmy, działa to w dwóch kierunkach. Na razie pracujemy dla nich, żeby oni tę świętość osiągnęli, ale przyjdzie czas, że jeżeli oni, jak powtarzam, tę świętość osiągną, będziemy właśnie też od nich oczekiwali pomocy, ponieważ jeszcze raz podkreślam, wierzymy w świętych obcowanie. Kochani, dzisiejsza niedziela, powiedziałem, 32 niedziela zwykła, gdy będziemy, czy gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą i ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem żyją dla Niego. Kochani, właśnie słyszymy Chrystusa, który mówi nam właśnie o czymś bardzo ważnym. Oczywiście tutaj widzimy w tle faryzeuszy, saduceuszy zwłaszcza, którzy, jak to się mówi popularnie, szukają haka na Jezusa Chrystusa, bo wszyscy w zasadzie słuchają Jezusa z zaciekawieniem, idą do Niego, bo On im pomaga, bo On ich uzdrawia, bo On ich karmi, ale byli właśnie tacy ludzie, były takie grupy, które przeciw Jezusowi występowały. To właśnie uczeni w Piśmie, to faryzeusze i saduceusze. Cóż to za uczeni w Piśmie? Proszę Państwa, uczeni w Piśmie, jak sama nazwa wskazuje, to żydowscy znawcy pisma, prawa, sędziowie, nauczyciele i oczywiście kaznodzieje. I ci ludzie uważali się za mądrych i oni właśnie chcieli Jezusa troszeczkę tak
usunąć nabocznicę, żeby ich w jakiś sposób nie podważał, bo Jezus był dla nich bardzo, bardzo ostry. Jeżeli chodzi o faryzeuszy, to proszę Państwa, jest takie, było to stronnictwo religijno-polityczne do przesady przestrzegające przepisy religii żydowskiej. Znani byli z obłudy, dlatego właśnie ty faryzeuszu, jak mamy, chcemy komuś ubliżyć, mówię ty faryzeuszu, prawda? Czyli jesteś jakimś uczciwym, zakłamanym. No i wreszcie saduceusze, a więc bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Jest to także stronnictwo, czy było także to stronnictwo religijne, polityczne, które gromadziło się wokół kapłanów świątyni jerozolimskiej. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w życie wieczne i też zaprzeczali karze lub nagrodzie w życiu po śmierci. I właśnie ci saduceusze mieli problem z takim właśnie, czy z takimi braćmi, którzy żenili się z pewną panią. Ta pani najpierw wyszła pierwszy raz za mąż, umarł mąż, potem drugi raz wyszła za mąż, potem trzeci raz wyszła za mąż i tak właśnie wychodziła za mąż kilkakrotnie, a jej mężowi umierali. I wtedy jest właśnie problem, co będzie po śmierci, którego z nich ta właśnie pani będzie żoną, bo przecież miała tych mężów aż sześciu. No i wtedy pani odpowiada, że dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, natomiast jeżeli chodzi o to życie w przyszłym świecie, tam będzie już zupełnie inaczej. Dlatego też właśnie dzisiaj, kochani, modlimy się. Modlimy się owszem za zmarłych, modlimy się za tych, którzy odeszli spośród nas do wieczności, o to zbawienie, ale także modlimy się za nas samych, żebyśmy swoją postawą pracowali na nasze zbawienie. No i oczywiście też w jaki sposób zastanawiamy się, jak to nasze życie po śmierci będzie wyglądało, a przyjdzie czas, że przekonamy się. Póki czas róbmy wszystko, żeby to nasze życie w przyszłym świecie, w świecie, który jest światem już poza doczesnością, żeby to był świat, który będzie światem dla nas szczęśliwym, czyli będzie zbawieniem. Wieczny odpoczynek, jeszcze raz wołajmy do Boga, bogatego w miłosierdziu, racz im dać Panie, a światu wykorzystaj ich im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Mam dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego lepszego na nowy listopadowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.